nazwisko? Paweł Zaniewicz. Paweł Zaniewicz. Jaka drużyna? KS Huragan. Koledzy, jak mają na imię? To jest Szymon Głuchowski, Nikodem Urbaniuk, Dominik Semeniuk, Filip Głuchowski, Mateusz Olesiejuk, Kasper Duda, tak zwany Duduś. I tutaj na razie wszyscy są. A tam dlaczego gracie w piłkę? No bo chcemy grać w piłkę, chcemy być lepsi i chcemy się rozwijać. Lepsi niż Lewandowski? No, nie za bardzo, ale żeby grać w piłkę, bo to jest po prostu zabawa i... Najciekawsze sytuacje na boisku. Kto ile bramek strzelił do tej pory już? Ja strzeliłem teraz 10 bramek w różnych. A dalej to ja nie liczę, ja tylko swoje liczę. Karne to są trudne piłki? Tak, bardzo trudne. Trzeba marzek się uspokoić, gdy masz stresa, to chyba... Głęboki oddech. Tak, trzeba głęboki oddech wziąć i potem namyślić się, w jaki róg strzelać i wtedy strzelać w ten róg. A wiecie, już dzisiaj widzę, że już ktoś już się wywrócił chyba. No tak. Kontuzje są czasami nieprzyjemną sytuacją. Tak. U mnie to są najczęstsze. Czemu akurat? No dlatego, że nie wiem, najwięcej mnie faulują. Nie, akurat to Pawełka ostatnio sfaulowali mocniej. Czego mam życzyć dzisiaj na turnieju? Zabawa, to jest po prostu zabawa, chcemy po prostu wygrać, wygrać zabawą, można powiedzieć. Liczy się oczywiście gra fair play. Tak. Chciałbym w imieniu organizatora rozpocząć pierwszy wakacyjny turniej piłki nożnej o puchar prezesa klubu Mosir Huragan Międzyrzec Podlaski. Witam wszystkie. Za moment rozpoczną się zawody zorganizowane przez prezesa klubu oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu. Udział w zawodach weźmie 6 drużyn, Huragan Międzyrzec, UKS Dwójka Międzyrzec Podlaski, Orlęta Spomlek Radzeń Podlaski, Amplus Łuków, Krzyna Rzeczyca oraz Red Sielczyk. Możemy mówić o jakimś faworycie? Myślę, że to są rozgrywki dziecięce i faworytem nie mogę wskazać faworyta na pewno dzisiejszych zawodów. No ale mam nadzieję, że nasza drużyna jednak postara się ten turniej wygrać. Zorganizowaliśmy obóz dochodzeniowy teraz dla drużyny od piątku w zasadzie. Organizowaliśmy tutaj na stadionie treningi rano. Po treningach wyjeżdżaliśmy w różne miejsca, m.in. do aquaparku, do Siedlec, na trampoliny, kręgielnie, park linowy w Serpelicach, no i McDonald's, kino. Także. Tylko chłopaki, tak? Są dziewczyny, są, widzę. Tak, są w innych drużynach są i dziewczyny, w Huraganie niestety mamy tylko na tą chwilę chłopaków, ale mam nadzieję, że coś się zmieni. Otwarci jesteście. Tak, jasne, jesteśmy otwarci na dziewczynki też w drużynie. Taka impreza nie może odbyć się bez sponsorów, również i tutaj macie kilka firm zaprzyjaźnionych. Tak, chcieliśmy szczególnie podziękować dyrektorowi Mosiru, panu Arkadiuszowi Myszce, dyrektorowi, prezesowi Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim za wsparcie finansowe, Konradowi Wysokińskiemu, który jest właścicielem Centrum Targowa Międzyrzec, za pomoc w organizacji tutaj grilla, wyżywienia i tym podobnych rzeczy. Puchary, statuetki ufundował dyrektor Mosiru, prezes klubu oraz pan Paweł Leszczyński, właściciel Europtir Międzyrzec Podlaskim. Świetnie, brawo! Brawo, super, o to chodzi! Chodź do niej, jeden! Brawo, 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 o to chodzi, brawo! Tak się bawi, UKS! Tak się bawi, UKS!